Jak co roku miasto zachęca młodzież do nauki w mysłowickich szkołach średnich. Ich uczniowie spoglądają na nas z miejskich billboardów, a 26 i 27 kwietnia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbywają się targi edukacyjne promujące pierwsze i drugie LO, CKZiU oraz Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach. Najlepsi nauczyciele, najlepsi dyrektorzy, nauczyciele z bardzo dobrym wykształceniem, z bardzo wysokimi stopniami awansu zawodowego, więc myślę, że pozostanie młodzieży będzie tylko z korzyścią dla nich. Targi są doskonałą okazją, by poznać ofertę poszczególnych placówek i spotkać się z nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami, którzy chętnie podzielą się z ósmoklasistami swoim własnym doświadczeniem. Ja uważam, że targi są bardzo dobrym pomysłem. Gdybym miał stać w Mysłowicach, byłaby to na pewno szkoła Kościuszko, bo ma bardzo dobry zakres, ale inne szkoły też są kuszące. Lecz myślę też nad wieloma szkołami w Katowicach. Myślę, że to na pewno będzie dobry wybór, zostanie w Mysłowicach, bo w sumie nie dość, że mam blisko, to i też dobry poziom. W Mysłowicach funkcjonują dwa licea ogólnokształcące z klasami o rozmaitych profilach nauczania oraz technika i szkoły branżowe w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Niezależnie od zainteresowań i planów na przyszłość, każdy ósmoklasista znajdzie tu coś dla siebie. Podczas targów zapytaliśmy obecnych uczniów, dlaczego chcieliby polecić swoją szkołę młodszym kolegom. Poleciłabym ze względu na to, że jest tam atmosfera taka bardzo przyjazna i wszystko jest podporządkowane tak naprawdę pod uczniów, więc no nic, same plusy. Nasze rozszerzenia w naszej szkole są właściwie bardzo takie ciekawe. Myślę, że właśnie tam najbardziej tutaj moje takie rozszerzenie takie jest najbardziej innowacyjne z tej klasy policyjno-prawnej, gdzie właściwie nie tylko przygotowujemy do, może nie tyle co pracy policjanta, co w ogóle do wszystkich służb właśnie mundurowych. Posiadamy elementy prawa, na których właśnie uczymy się wszystkich takich ogólnych zasad, jak czytać w ogóle konstytucję, jak ustawy. Nasza szkoła i mój profil jest bardzo fajny pod względem przyszłości i ludzie, którzy chcą bardzo pracować, jakby no, kształcić się w zawodzie technik organizacji turystyki, to się uczą różnych rzeczy u nas w szkole dotyczących programowania imprez turystycznych, organizacji, planowanie i kosztów i tym podobne. Kursy na pilota wycieczek, obsługa kasy fiskalnej, informatyka, jest Python, barman, barista i się uczymy tych zawodów. Ogólnym się uczę tam ceramiki, gotowania, ogrodnictwo, maluję też. Uczniowie mysłowickich szkół średnich potwierdzają, że nauka blisko domu to także oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli nie mieliście okazji spotkać się z nimi pierwszego dnia targów, zróbcie to w środę 27 kwietnia między godziną 8 a 13:15 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa.